Proszę Państwa, no, trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, bo tak znam jej gościa. Praktycznie zostało wszystko powiedziane, to co chciałbym powiedzieć, no ale może jakieś kilka jeszcze elementów dodam. Jestem tak jakby trzy w jednym, bo jestem rolnikiem, więc jestem zwany. Mam gospodarstwo 50 hektarów i też doję krowy z synem. Natomiast no, też jestem prezesem Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Dotykam to wszystko, co panów prezesów tutaj u was. No i jestem tym najważniejszym prezesem, prezesem prezesów, więc dużego związku, tego największego, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskiej. Myślę, że który rzeczywiście coś w tym mleczarstwie robi i będzie chyba robił, a jest on potrzebny z tego względu na to, żeby się spotkać, żeby przewodniczący mogli się spotkać, żeby prezesi mogli się spotkać, wymienić nawet wspólne zdania, ale jest szereg innych działań, tak jakby chociażby robimy ilustracje, bilanse, robimy oznakowania, tłumaczymy normy zagraniczne, robimy szkolenia, olimpiady, wystawy i tak dalej. Także to naprawdę duży zakres. To nie jest, jak ostatnio do nas napisał pan Hidzik ze Związku Prywatnych Przetwórców Mleka, który chce się porównywać z nami, no to jest doświadczona załoga, są wykształceni ludzie w tym kierunku, doświadczeni, także to nie jest jedna osoba, która coś tam powie o mleczarstwie. Zapraszamy oczywiście ministrów, zapraszamy lekarza weterynarii, czy inne osoby z WIKOK-u i tak dalej. Nie będę już wymieniał, to my aranżujemy te spotkania, mamy sale wykładowe, mamy do tego pomocy i tak dalej. Też dobrą lokalizację, bo jest to spory majątek na ulicy Chorzej w Warszawie, ale też w Krakowie. Niestety, ale mamy, może stety, że w Polsce mamy więcej mleka, ale więcej tego mleka też się robi na świecie. Dzisiaj, słuchajcie, Indie mają 1/4 produkcji światowej. To jest 25%, a krzyczą, że za chwilę będą mieli 30%. Kiedyś Indie to były naszym takim jednym z większych odbiorców naszego mleka w Truszu. Dzisiaj Indie chcą eksportować. Dzisiaj patrzymy na Ukrainę, że tam możemy coś im dać. No to ja słyszę, że jeden z największych koncertów w Ukrainie eksportuje już do Niemiec i do Polski duże ilości mleka skondensowanego. Ja tylko powiem taki przykład. Miałem sprzedać dwa miesiące temu na Litwę twarki, bo tam duże ilości nawet, dosyć. Była umówiona cena, nie żadna tajemnica, tam 12 zł. Za chwilę dzwonią Litwini i mówią: no tak, wie pan, jeżeli to jest cały kontener, to my mamy z Ukrainy po 8,5. No i teraz jest ciekawe, czy to jest z Ukrainy, bo może to jest nawet z Białorusi przejeżdża, bo jak wiem, jak wędrują produkty z Kazachstanu czy z Rosji.